Jeżeli myślisz, że w tym dzisiejszym filmie powiem Ci, z którą bolonką będzie Ci do twarzy, to nie oglądaj je dalej. Wybór bolonki, bo o nich będzie dzisiaj mowa. To indywidualna sprawa każdego człowieka. To wybór między kobietą a mężczyzną. Blondynką a brunetką, brunetem a blondynem są też inne wybory. To gusta, a o nich przecież się nie dyskutuje. Ja też nie zamierzam. Nie zamierzam forsować czegokolwiek. Pomogę Ci tylko wybrać. Tylko jak mam to powiedzieć? Co mam powiedzieć? Wiem. Czy wiesz, że ja praktycznie wybierając bolonkę nigdy nie miałem z tym żadnego problemu? I byłem złotym klientem dla producentów. W ogóle większą część czasu poświęcałem na wpisaniu swoich danych w komputer, aniżeli na wyborze. Wiesz dlaczego? Bo znam siebie, znam swoje możliwości. I wiem, czego tak naprawdę oczekuję i oczekiwać od kija. Wiedząc to, wiesz już prawie wszystko. Jest też jeszcze jeden czynnik. Zawsze szukałem tylko i wyłącznie wśród tych marek, które są najlepsze, a nie wśród tych, które dopiero aspirują do tego miana albo depczą po piętach. Mój wybór zawsze ograniczał się do tych najlepszych firm, do tych najlepszych producentów. I możesz być pewien, że jeśli będziesz wybierał podobnie, to Twój wybór przez internet będzie prawie w 100% właściwym. Mówię prawie, bo no, potrafią oczywiście być też wyjątki. Rozumiesz, że nie powiem Ci, jaką firmę powinieneś wybrać, dlatego że nie mam zamiaru jakiejkolwiek tutaj Wam polecać, bo polecając jedne, niejako krytykuję drugie. Muszę być w tym uczciwy, bo przecież też nie wszystkie marki, nie wszystkie kije też trzymałem w ręku. Jak więc dokonać tego słusznego wyboru? Na co zwrócić uwagę? Na parametry. Od nich zaczniemy. Jest ich kilka. A na końcu porozmawiamy o pieniądzach, bo to też parametry. Pierwsza sprawa. Długość bolonki. 5, 6, 7 czy 8. Bo to najczęściej spotykane długości w Polsce. No jest też na przykład 9, tak jak ta tutaj, ale to kij do zadań specjalnych. Od czego to zależy? Pierwsza sprawa to od odległości, na której zamierzasz łowić. Im dalej, tym potrzebujesz dłuższego kija. A to dlatego, by utrzymywać stałe napięcie żyłki między szczytówką a spławikiem. Założeniem jest, by jak najmniejsza jej część leżała na wodzie. Dopuszczalna jest taka, no może troszkę większa. Każdy centymetr więcej powoduje babranie prowadzenia zestawu. Zrozumiesz to, kiedy będziesz miał za krótkiego kija. Drugi czynnik to głębokość. Prosta sprawa, potrzebujesz przynajmniej o metr dłuższej bolonki od głębokości, na której zamierzasz łowić. A to dlatego, byś mógł zestawem spławikiem, który jest na stałe zamontowane do żyłki, wygodnie rzucić się. Inaczej będzie to utrudnione. Więc kiedy 5, małe rzeczki. Kiedy 6, 95% wód w Polsce to wystarczająca długość, która pozwoli Ci w mojej ocenie skutecznie łowić mniej więcej do 20 metrów. Oczywiście teoretycznie jest możliwe znacznie, znacznie więcej. Wszystko zależy, jak usadowisz się na linii brzegowej i jak będzie ten zestaw prąd Ci prowadził. Kiedy 7? Jeżeli dalej, to jakieś 5 metrów
jeszcze dalsza odległość, bo mniej więcej w taki sposób to przeliczam. Kiedy 8, to kij już do ekstremalnie dalekich wyrzutów. Parametry. Rozróżniamy 3 o akcji szczytowej, parabolicznej i progresywnej. Pomówmy o każdej z nich. Akcja szczytowa kija. Czym się charakteryzuje? To kij, który gdy trzymasz w ręku praktycznie, no prawie powinien stać na baczność. Ma bardzo małe ugięcie i jego praca charakteryzuje się w przedziale 3 do ewentualnie 4 elementu. Dlatego mówi się, że jest sztywny. Kije, które są niezwykle finezyjne, najwygodniej leżą w ręku. Kije bardzo, bardzo szybkie. Kije, które pozwalają na dalekie wyrzuty. Wydawałoby się, że ma same zalety. Nic bardziej mylnego. Ile zalet, tyle również wad. Przede wszystkim są najczęściej najdroższe, a to też jest kluczowy parametr, o czym króciutko porozmawiamy na końcu. Poza tym kij, który przede wszystkim najbardziej gubi ryby, dlatego że najmniej amortyzuje. Kij, który bardzo łatwo złamać. Dlaczego? Bo jest najbardziej kruchy. Te kije są zwyczajnie najlżejsze. Kolejny parametr to akcja paraboliczna. To kije, które charakteryzują się właśnie taką pracą. Praktycznie mają same wady, może na początku zalety. To kij, który najmniej gubi ryby przez doskonałą amortyzację. Reszta to same wady. Krowi ogon, wędka, która nie pozwala na dalekie wyrzuty. Trudno jest rzucić, o wiele trudniej, cięższym zestawem. I wędka, która jest najwolniejsza ze wszystkich, ponieważ gdy zatniesz, zanim zatniesz, albo gdy wykonasz zacięcie, to ona musi na początku się ugiąć do pewnej swojej granicznej wartości, natomiast potem, gdy będzie przy tej wartości, przeniesie dopiero zacięcie. Ostatni parametr to wędka progresywna. No i to jest ciekawe. Czym się charakteryzuje? To wędka, która godzi 2 parametry, te wcześniejsze, które omówiłem, a więc o akcji szczytowej i o akcji parabolicznej. To wędka, którą gdy trzymasz w ręku, sprawia wrażenie, że jest sztywna, bo rzeczywiście taka jest, ale prawdziwy atut można dopiero dostrzec wówczas, gdy holujesz na przykład wielką rybę. Wtedy przekształca się niejako w demona i jej praca nabiera charakteru parabolicznego. Trudno wskazać na wady takiego wędziska i można też powiedzieć, że to są wędki też najczęściej spotykane wśród tych wędzisk, które są uznawane jako najlepsze. Prosta sprawa, którą wędkę obierzesz ty, zależy tak naprawdę od ciebie, ale zanim odpowiesz sobie na to pytanie, zastanów się, czy potrzebujesz kija bardzo sztywnego, ale tak naprawdę delikatnego, o czym przekonasz się, gdy będziesz łowił w nurcie i holować leszcza, który stanie ci bokiem. Wówczas zobaczysz, ile ta twoja finezyjna, najdroższa wędka jest warta i jak bardzo będziesz musiał pocić się, by jej nie złamać. Wybór należy do ciebie. Kolejny parametr to gramatura. Ile powinno ważyć takie wędzisko? No prosta sprawa, jak najmniej. I tak i nie. Wiecie dlaczego? Ja powiem inaczej. A co wy macie tak z tą gramaturą? Dlaczego to takie dla was bardzo istotne, żeby kij był jak najlżejszy? Wiecie, że wy tym sposobem możecie sobie zrobić tylko krzywdę? Ja osobiście uważam, że to ma znaczenie całkiem boczne. I biorąc pod uwagę, wybierając kija, dla mnie raczej nie jest to istotne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że najważniejsze jest nie gramatura. Owszem, taka wędka powinna ważyć mało,
ale wyważenie. I to jest jeden z kluczowych i fundamentalnych parametrów, na które powinniście zwrócić uwagę. Wyważenie kija, a nie gramatura. Jak to rozumieć? Jak sprawdzić wyważenie kija? Prosta sprawa. Rozkładacie go bez kołowrotka, przykładacie palca i szukacie środka ciężkości. I zasada jest bardzo prosta. Im ten środek ciężkości, o ten tutaj, będzie najbliżej końca, tym jest lepiej taki kij wyważony. I to ma znaczenie fundamentalne. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli ten kij będzie ciężki, ale będzie jego środek ciężkości bardzo blisko końca, nie będziesz tego praktycznie w żaden sposób czuł. Ten kij nie będzie ciebie ciągnął w dół. Nie wierzysz? Jeżeli oglądasz moje filmy, to wiesz najczęściej jakie wędki wybieram. Mam wiele naprawdę świetnych kijów, znakomitych. Na przykład mam takie wędzisko 7-metrowe, które waży 335 gramów i drugie markowe wędzisko bardzo wysokiej klasy, które waży 295 gramów. Różnica prawie 40 gramów. 40 na korzyść jednej z marek, jednej z nich. Ale gdybym zrobił ciebie niewidomego na taką krótką chwilę i zasłonił ci oczy, podał te dwie różne wędki o różnej gramaturze i markowe do ręki, daję głowę obciąć, że wybrałbyś tę, która waży 335 gramów. Dlaczego? Bo jest po prostu lepiej wyważona. Odnosisz wrażenie, że trzymasz lżejszy kij. I to jest jeden z najważniejszych parametrów. W tym konkretnym przypadku to aż 10 cm. 10 cm przesunięcia tego wyważenia na korzyść wędziska, które więcej waży. Dla mnie gramatura to tylko i wyłącznie wskaźnik mięsa. Ja po parametrze wagi uzyskuję odpowiedź tak naprawdę, jakiej mocy jest to wędzisko. Oczywiście jest też pewna granica, bo istotną różnicą, czy takim charakterem jest również, z jakiego materiału jest wykonane dane wędzisko. CW wędziska, które można gdzieś przeczytać na jego blanku, to kolejny parametr, który informuje, jaki minimalny możesz zamontować spławik i maksymalny, by wykonać bezpieczny i pewny rzut. Ale wiecie, że ja nie wiem, o co w tym parametrze chodzi. Mówię wam to uczciwie. To jest jeden z parametrów, który jest dla mnie nic nieznaczący. Nie wiem w ogóle, po co sobie zawracać głowy tym parametrem. I powiem wam uczciwie, gdybyście zapytali się mnie, jakie CW mają moje wędziska, to ja nie potrafiłbym udzielić wam odpowiedzi. A to z prostego powodu, bo ja na to kompletnie nigdy nie zwracałem uwagi. Bo co to znaczy, że cięższym zestawem nie będę w stanie wyrzucić, albo lżejszym zestawem nie dokonam rzutu? Nie rozumiem, przecież wszystko jest kwestią techniki. Naprawdę nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. I nie wiem, dlaczego tak bardzo wielu zawraca sobie tym głowy. Niektórzy po CW sugerują się mocą danego wędziska, ale dla mnie to nie do końca jest prawdziwe. Ja wam powiem dlaczego. Większość wędek, które można spotkać na rynku, to wędki o CW od 5 do 20 gramów, do 25. Czy to znaczy, że wszystkie mają taką samą moc? Gwarantuję ci, że każda z nich jest o różnej mocy. Parametr, którym najmniej powinieneś się przejmować, ponieważ on tak naprawdę najmniej mówi o twoim wędzisku. I ostatni parametr to budżet. Nie wierzysz? To też parametr. W 90% chyba najważniejszy.
to on determinuje w większości przypadków wybór bolonki. Ile więc powinien kosztować taki więcej jak przyzwoity, może inaczej, dobry kij? Powiedzmy szczerze, jeśli dysponujesz budżetem 200-300 zł, to jakiejkolwiek marki byś kija nie kupił. Mówimy tutaj o nowym kiju. Twój wybór będzie miernym wyborem, na który po prostu jesteś skazany. Przekonasz się wówczas, gdy przyjdzie ci cały dzień mierzyć się z tym kijem, trzymając go w dłoni. Ale mam dla ciebie pocieszenie. Taki kij też łowi ryby. Takim kijem też będziesz łowił nawet potężne ryby. Ponieważ to nie kij łowi ryby, ale to twoja głowa będzie je łowić. A jeśli już dysponujesz jakimś budżetem, ile powinien kosztować taki kij? By zrozumieć problem, zwrócę ci uwagę na rozpiętość. Tutaj też można się przejechać. Teoretycznie im drożej, tym lepiej, bo w większości przypadków tak jest, ale uwierzcie, są kije, które osobiście trzymałem w ręku, które kosztują bardzo dużo, a które gdybyś chciał dać mi w prezencie, naprawdę nie chciałbym tego wędziska od ciebie, a przyjąłbym tylko z szacunku, bo byłby to prezent, na który prawdopodobnie nigdy bym nie łowił. Tak, są takie wędziska. Ale na szczęście to marginalne przypadki. Ile więc powinieneś wydać na dobrej klasy kij? Mam pewien taki parametr, którym się kieruję i który zawsze pozwalał mi dokonać słusznego wyboru. I jeżeli będziesz kierował się tym parametrem, to prawdopodobnie dokonasz słusznego wyboru. Otóż w mojej ocenie za metr kija powinieneś zapłacić około 100-120 zł. Co to znaczy? To znaczy się, że decydując się na wędzisko 6-metrowe, powinno ono kosztować około 600 zł, 700 zł. Oczywiście plus minus. Kupując wędzisko 7-metrowe, powinno kosztować przynajmniej 700-850 zł. Czy to znaczy, że jak będzie mniej, to będzie to gorszy wybór? Niekoniecznie. Czy to znaczy, że jak zapłacisz więcej, będzie to lepszy wybór? Też niekoniecznie. Ale jeżeli będziesz wybierał wśród tych naprawdę najlepszych marek, to w 95% będzie to świetny wybór. Krótko podsumujmy. Jak widzisz, wybór wędziska to indywidualna sprawa każdego człowieka i poza budżetem jest to zależne od odległości, której będziesz łowił, głębokości. Ryby, nawet jakie będziesz łowił, też powinny wpływać na twój wybór. Jeśli większe, siłą rzeczy potrzebujesz troszkę mocniejszego wędziska, a więc ciutkę cięższego, ale nawet to, że będzie ono cięższe, wcale nie musi oznaczać, że będzie to gorsze wędzisko, wręcz przeciwnie. Kluczowe znaczenie będzie odgrywać jego po prostu wyważenie. Akcja szczytowa, progresywna, czy też paraboliczna. To też twój indywidualny wybór. Nie sztuką jest kupić drogi, finezyjny kij, ale złamać go na leszczu, który holowany z nurtu stanie bokiem. Wówczas przekonasz się, jakie wielkie znaczenie ma ciutkie, mocniejsze wędzisko. Ale jeżeli będziesz znał odpowiedzi na te pytania, czego tak naprawdę ty potrzebujesz, jakiego wędziska, w jakim miejscu rzeki i na jakiej rzece w większości przypadków będziesz łowił, to twój wybór bolonki nie powinien być trudny. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.